Ze stadionu Wembley w Londynie wita Państwa Jan Ciszewski. Dobry wieczór, drodzy Państwo. 100 tysięcy ludzi na słynnym 50-letnim stadionie Wembley, 400 milionów przy telewizorach, tyle widzów w 14 krajach świata według ITV, która prowadzi transmisję. Powinno oglądać występ tych dwóch świetnych drużyn. Nasza reprezentacja zrobiła więc dla propagandy naszego sportu już bardzo wiele, ale jeszcze wszystko przed nią. Nie ma czasu na rozmyślania i przypuszczenia. Będzie bardzo ciężko. Kapitan zespołu, krótkie zagranie, Martin Chivers i Jan Tomaszewski bardzo dobrze, proszę Państwa, kontakt z piłką, ale zbyt ryzykowne wypuszczenie piłki. Tomaszewski, kapitan naszego zespołu. Kazimierz Deyna, doktor Janusz Garlicki. Błyskawiczny zabieg, musi być bardzo bolesny. Tomaszewski zdaje się, że wybił palec tam w momencie, kiedy wypuścił tę piłkę i rzucił się nakrywką, aby bronić bliskiego strzału Allena Clarke'a. Zamieszanie kolosalne, cudowna parada Jana Tomaszewskiego. Cudowna, po strzale Colin Bella. Garlicki teraz tu na prawej stronie, to już jest powtórka, zaraz Państwo zobaczycie. Nie dał się zaskoczyć, mimo że był zasłonięty Jan Tomaszewski. Odbita piłka, Peters, Allan Clarke, Wood, lewą nogą, tam na prawą stronę, niepilnowany, gór zawodników. Brawo, Panie Janie, fantastyczna interwencja w ostatnich sekundach pierwszej połowy. Długo na zegarek patrzy sędzia, nie może zdecydować się jeszcze na gwizdek, a my oglądamy w cudownej paradzie. Dobre cztery podania Anglików. Emlyn Hughes, Tony Curry tym razem przymierzył dokładnie. I jeszcze raz poprawka z boksa. Zero na stadionie Wembley. Jeszcze raz ta sama sytuacja. I właśnie strzał w bok. Tym razem sędzia, od którego odbiła się piłka, był sprzymierzeńcem Anglików. Już. Tomaszewski fantastycznie. Peters. Dobre opanowanie piłki przez Channona. Peters. Tylko w ten sposób mógł bronić Jan Tomaszewski. Przedłużył to dośrodkowanie Petersa. I nie spadło ono pod nogi Chiversa. Bell. Channon. Chivers. Ajajaj, to jest ta znakomita sytuacja. Pusta bramka, Clarke. Tomaszewski nogą broni. Martin Peters. Hunter prawą nogą. Coś niesamowitego. Nigdy jeszcze chyba stadion na Wembley nie widział Huntera strzelającego prawą nogą. Nie koniec akcji. 8 zawodników angielskich na naszym polu karnym. Nadal Emlyn Hughes. Tomaszewski przyczajony w bramce i cudownie broni. Proszę Państwa, tylko rok czekałem do największego triumfu historii polskiego sportu, polskiego futbolu. Biało-czerwoni, walcząc fantastycznie, od pierwszych sekund do końca, sprawcami największej sensacji chyba w historii światowego futbolu. Proszę Państwa, nie muszę przedstawiać Państwu Jana Tomaszewskiego. Na wszystkich konkursach piękności najpiękniejsza dziewczyna, prawda, jest całowana przez jakiegoś znakomitego aktora, bądź to bardzo popularnego człowieka. Ponieważ ja nie jestem ani aktorem, a z tą popularnością to też różnie bywa, ale pozwolisz, że bardzo serdecznie, Janeczku, Ci dziękuję. No i teraz 5 słów wrażenia z tej wielkiej Twojej, największej w życiu gry, jaką pokazałeś na stadionie Wembley. No ja jestem w trakcie meczu. Do mnie jeszcze nie doszło to, że my nie jesteśmy w finale. No nie chce mi się wierzyć, że ta wielka Anglia jest poza burtą finału. Tak, tak. No ja cóż od siebie mogę powiedzieć. Bardzo mnie zdopingowało angielska prasa, gdzie twierdzono, że najsłabszym w naszej obronie, polskiej obronie, jest bramkarz Tomaszewski. Chciałem właśnie... Zaraz, chwileczkę. Chciałem im udowodnić, że jednak taki najsłabszy to ja nie będę. No wydaje mi się, że wszyscy wykonaliśmy swoje zadania taktyczne. Byłeś fantastyczny zupełnie. No dziękuję bardzo. Zupełnie fantastyczny. No kilka parad było tak zupełnie zdumiewających, tak fantastycznych, że nawet ta chłodna publiczność angielska, która tylko widziała, powiedzmy, swoich na tym stadionie i od początku tych swoich dopingowała, jednak zachwytu parokrotnie aż nie miała. Redaktorze, po coś mnie tam postawili. Dziękuję bardzo, Jasieńku.